Spójrzmy na podpunkt A, to musimy zacząć od pomnożenia tego nawiasu przez x, czyli oczywiście wszystkie wyrazy przez tego x mnożymy. X razy x to x kwadrat, x razy minus 5 to minus 5x. Tutaj mamy 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy minus 1 to minus 2x. W kolejnym kroku wszystkie wyrazy przenosimy na stronę lewą, czyli mamy x kwadrat odjąć 5x, odjąć 2x kwadrat plus 2x równa się 0 i redukujemy wyrazy podobne. Najpierw mamy x w drugiej potędze, czyli 1 odjąć 2 to minus 1, czyli minus x kwadrat. Teraz wyrazy z x, czyli minus 5 plus 2 to minus 3x równa się 0. No i teraz zauważcie, że w obu przypadkach powtarza nam się x. Mamy i w pierwszym, i w drugim wyrazie x, czyli na pewno x możemy wyłączyć przed nawias. Pozostanie nam w nawiasie minus x, odjąć 3 równa się 0 i ponieważ mamy iloczyn, to możemy przyrównać x do 0, a także minus x odjąć 3 równa się 0. Czyli minus x równa się 3, no i obie strony dzielimy przez minus 1, zatem x to minus 3, no i widzimy, że to równanie posiada dwa rozwiązania. Oczywiście to równanie można także byłoby rozwiązać przy użyciu delty. Wówczas a to minus 1, b to minus 3, a c jest równe 0, wynik otrzymacie dokładnie taki sam. Spójrzmy teraz na podpunkt b. No tutaj nawias mnożymy sobie przez 2, czyli 2 razy 1 to 2, 2 razy minus 5x to minus 10x, natomiast tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, tutaj wyżej Wam może go zapiszę, to będzie a odjąć b do kwadratu, czyli a kwadrat odjąć 2ab, dodać b kwadrat, czyli nasze a to 1, b jest równe x. Czyli a do kwadratu to 1 do potęgi drugiej 1, odjąć 2 razy 1 razy x, czyli 2x, no i plus x kwadrat. Następnie wszystkie wyrazy przenosimy na lewą stronę, pamiętając oczywiście o zmianie znaków, równa się 0 i redukujemy. Najpierw x w drugiej potędze, teraz wyrazy z x, czyli minus 10 plus 2 to minus 8, no i teraz 2 odjąć 1 to będzie 1, równa się 0 i to będzie przykład równania, które najwygodniej rozwiązać przy użyciu delty. Zatem a to minus 1, b minus 8, a c wynosi 1, no i liczymy deltę. B do kwadratu to minus 8 do kwadratu, czyli 64, odjąć 4 razy a i razy c. Mamy zatem 64 dodać, 4 razy 1 razy 1 to 4, czyli delta to 68. Skoro delta wynosi 68, jest dodatnia, to wiemy, że będziemy mieli dwa rozwiązania. Czyli obliczmy sobie od razu tutaj pierwiastek z delty, to będzie pierwiastek z 68. No i teraz 68 możemy zapisać, że to będzie 4 razy 17, tak, 4 razy 17, czyli mamy dwa pierwiastki z 17. Pierwsze rozwiązanie wyznaczymy z takiego wzoru. No to lecimy. Mamy tak, minus b, czyli troszkę wyżej. Minus 8 to b, czyli minus b to będzie 8. Odjąć pierwiastek z delty, czyli dwa pierwiastki z 17. 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2. Żeby to sobie skrócić, to wyłączę minus 2 przed nawias w liczniku. I wtedy mamy minus 4 dodać pierwiastek z 17 przez minus 2. Skracamy. No i otrzymamy minus 4 plus pierwiastek z 17. Tutaj jeszcze na wszelki wypadek Wam dopowiem, że gdy wyłączamy czynnik przed nawias, to wówczas wykonujemy dzielenie, czyli 8 przez minus 2 to minus 4, minus na pewno przez minus da nam plus, 2 pierwiastki z 17 przez 2 to pierwiastek z 17, tu wówczas mamy mnożenie i możemy sobie skrócić. Drugie rozwiązanie będziemy mieli ze wzoru
takiego, no i podstawiamy, czyli mamy tak, 8 dodać 2 pierwiastki z 17 przez minus 2 i możemy wyłączyć czynnik przed nawias, czyli wyłączymy minus 2, czyli mamy minus 4, odjąć tym razem pierwiastek z 17 przez minus 2, skracamy i otrzymamy minus 4, odjąć pierwiastek z 17. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj możemy postąpić na dwa sposoby. Możemy na przykład wykorzystać proporcję, czyli gdy mamy A przez B równa się C przez D, to wykonujemy tutaj mnożenie na krzyż, bo mamy jeden ułamek po lewej, jeden po prawej stronie, czyli mamy A razy D, czyli 2 razy x kwadrat odjąć 5x plus 4 równa się 5 razy to, co mamy tutaj, czyli 1 odjąć 3x. Oczywiście to samo byśmy otrzymali wówczas, gdybyśmy obie strony pomnożyli przez 10, tak żeby zniknęły nam te mianowniki. No dobra, mamy teraz taką sytuację, czyli wszystkie wyrazy w tym nawiasie mnożymy przez 2, a w tym przez 5. Zatem mamy 2x kwadrat odjąć 10x plus 8 równa się 5 odjąć 15x. Wszystkie wyrazy przenosimy na lewą stronę, a następnie zredukujemy wyrazy podobne. Czyli najpierw kwadrat, czyli mamy 2x kwadrat, teraz wyraz z x, czyli minus 10 plus 15 to 5x, no i 8 odjąć 5 to będzie 3, równa się 0, liczymy delta. A to będzie 2, b jest równe 5, a c wynosi 3. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli 5 do kwadratu to 25, odjąć 4 razy 2 razy 3, czyli mamy 25, odjąć 24, zatem delta jest równa 1. Skoro delta jest większa od 0, to obliczmy od razu pierwiastek z delty, mamy także jedynkę, no i mamy dwa rozwiązania. Zapiszmy wzory, czyli minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a oraz minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus b to będzie minus 5, odjąć 1 przez 2 razy 2, czyli 4, mamy minus 6 czwartych, czyli minus 3 drugie, ponieważ skróciłam sobie licznik i mianownik przez 2. Natomiast drugie rozwiązanie to minus 5 plus 1 przez 4, czyli mamy minus 4 czwarte, zatem minus 1. Pod punkcie D tutaj już nie wykorzystamy proporcji, bo tutaj mamy jeszcze odjąć 1, czyli nie tylko po jednym ułamku po lewej i po prawej stronie. Czyli my sobie pomnożymy obie strony tego równania przez wspólny mianownik. Czyli jak mamy trójkę i siódemkę, to pomnożymy to przez 21, ewentualnie 21 pierwszych, tak 21 możemy rozpisać wówczas, gdy będziemy mieli ułamek, wtedy będzie nam wygodniej skracać. Pamiętajcie, że mnożymy wszystkie wyrazy. To jest wyraz pierwszy, po znaku równości mamy wyraz drugi, mamy odjąć i to będzie wyraz trzeci. Wyrazy są oddzielone od siebie minusem, plusem, ewentualnie znakiem równości, także gdy mamy nierówność, to te znaki także nam oddzielają poszczególne wyrazy. No dobra, czyli po kolei każdy z wyrazów mnożymy przez 21. Jako że mamy ułamek, to ja sobie 21 zapiszę jako 21 pierwszych razy pierwszy ułamek, czyli x plus 1 do kwadratu przez 3 równa się, mamy kolejny wyraz, czyli 21 pierwszych razy x plus 4 do kwadratu przez 7, no i odjąć 21 razy 1 to po prostu 21. No i teraz zobaczcie, możemy to sobie skrócić przez 3, czyli tutaj otrzymam 7 razy x plus 1 do kwadratu równa się, tu skrócimy przez 7, czyli mamy 3 razy x plus 4 do potęgi drugiej, odjąć 21. Następnie należy zauważyć, że tutaj mamy wzory skróconego mnożenia. I to będzie generalnie ten sam wzór, który Wam zapiszę tutaj z boku.
Mamy a plus b do potęgi drugiej, czyli najpierw wykonamy potęgowanie, a dopiero to, co otrzymamy, pomnożymy przez 7. Czyli jeszcze nawias musimy zostawić. Patrzymy na wzór. Mamy tak, x kwadrat plus 2 razy x razy 1, czyli 2x, plus 1 do kwadratu, czyli 1, równa się. Tu także najpierw stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli x kwadrat plus 2 razy x razy 4 to 8x, 4 do kwadratu to 16, odjąć 21. W kolejnym kroku wszystkie te wyrazy pomnóżmy przez 7. Mamy 7x kwadrat plus 14x plus 7, a wyrazy w tym nawiasie pomnożymy przez 3. 3x kwadrat plus 24x plus 48, odjąć 21. No te dwa wyrazy zredukujemy, czyli na razie może to sobie przepiszmy. Równa się 3x kwadrat plus 24x, dodać 27. No i w kolejnym kroku wyrazy z prawej strony przenosimy na stronę lewą, czyli mamy 7x kwadrat plus 14x plus 7, odjąć 3x kwadrat, odjąć 24x, odjąć 27, równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 7x kwadrat, odjąć 3, czyli 4x kwadrat. Teraz wyrazy z x, 14 odjąć 24 to minus 10, no i 7 odjąć 27 to będzie minus 20, równa się 0. Żeby mieć tutaj mniejsze liczby, obie strony podzielmy przez 2, czyli mamy 2x kwadrat odjąć 5x odjąć 10, równa się 0, no i możemy już tutaj rozwiązywać deltę. Oczywiście tutaj także można to już podstawić do delty, tylko tak jak mówiłam, no po prostu wyniki będą, liczby będą troszkę większe w momencie, gdy obliczacie deltę, natomiast rozwiązania tego równania będą dokładnie takie same. No to tak, tutaj a jest równe 2, b jest równe minus 5, a c jest równe minus 10. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 5 do kwadratu to 25, odjąć 4 razy 2 razy minus 10, czyli mamy 25 na pewno dodać, 8 razy 10 to 80, czyli delta wynosi 105. No i skoro delta jest większa od 0, to wiemy, że będą dwa rozwiązania x1 oraz x2, ale najpierw wyznaczmy sobie pierwiastek z delty, czyli to będzie pierwiastek ze 105. W takiej postaci zostawiamy. Tutaj żadnego czynnika nie wyłączymy przed pierwiastek. No więc rozwiążmy sobie, czy wyznaczmy rozwiązania. Tu mamy minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a. Tutaj dodać pierwiastek z delty przez 2a. No to pierwsze. To będzie minus b, czyli 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 105, przez 2 razy a, czyli 2 razy 2 to 4, a drugie rozwiązanie to 5, dodać pierwiastek ze 105, podzielić przez 4.